Ale Polacy wolą, wiesz, kupić Bajkarta, tego drona jakiegoś tam ofensywnego, tureckiego po prostu no, na wojnę, żeby po prostu kupować broń, żeby zabijać po prostu. To składają się i 22 miliony w jakimś tam rekordowym tempie zebrane, żeby tego Bajkart, czy tam Benkart, czy jak to się tam nazywa, ten dron, kurczę, nie wiem, jakiś turecki, kurde, dla armii ukraińskiej, tak? No przecież to jest cyrk po prostu, tak? Nie dość, że z tego co wiem, to węgiel jest sprzedawany po jakichś cenach, tam po prostu idzie na Ukrainę, gdzie u nas niby są braki węgla, drożyzna i tak dalej, a my sprzedajemy podobno węgiel tam za jakieś śmieszne po prostu śrubki, jak to nazywam ja, kurde, nie, w ogóle nie rynkowe ceny, tylko to taka sama sytuacja dosłownie jak gdzieś tam za komuny była, że wysyłaliśmy w jakimś tam rozliczeniach transferowych, to samo tu się dzieje teraz, nie wiadomo z jakiej racji. Jakieś tam pomoce dla jakichś tam tych, w ogóle nie dość, że tak tutaj idzie kupę pieniędzy na tych, co u nas są, to jeszcze jakieś są pomoce też no, tam do innych krajów wysyłane, że jeszcze my wspieramy uchodźców, turystów stamtąd w innych krajach, kurde, gdzieś tam na Węgrzech, na Słowacji, na jakichś tych, bo są całe programy porozpisywane tej pomocy też, kurde, dla turystów w tamtych krajach, to my musimy jeszcze tamtych turystów po prostu wspierać. To są absurdy jakieś, kurde, i takie zrzutki takiego drona, to pokazują tylko jaki jest stan umysłowy po prostu Polaków. No tak.